Cześć, ja jestem Juno, a przed nami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Ghost of a Tale. Jesteśmy w miejscu, w którym prawdę mówiąc... Nie wiem, co by tu zrobić. Czyli co, przydałoby się coś pewnie wybuchającego na to zawiesić. Tylko co by to mogło być? Butelka? Jakoś to do mnie nie przemawia. Tam by pewnie trzeba było wejść. To jest naprawdę problematyczne wszystko. Oj, oj, oj. Nie wiem. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to pogadać ze strażą. Nie wiem, czy to ma jakoś zbyt dużo sensu, ale... Ze strażą albo prędzej z tym oficerem. Co, ty nic mi nie powiesz, nie? No właśnie. Skoro on mi nic nie powie... To w sumie nie wiem, kto by mógł. Nie wiem. Przychodzi mi jeszcze do głowy... porozmawianie z... tym oficerem, czy tam kimś tam? Nie wiem. To może być jakiś plan, chociaż... Nie wiem. No wiesz ty co... Nie chcesz mnie tam wpuścić. Chamstwo, po prostu chamstwo. A, no trudno, to poradzimy sobie jakoś inaczej. Niechaj będzie tak. Tak, i teraz sobie znajdziemy jakieś łóżeczko czym prędzej. No, świetnie, świetnie. Tutaj dobrze pamiętam, że to było tu gdzieś. Dobra, czyli tak, najpierw się chowamy. Zapomną o nas. O, w sumie mogłam drzwi za sobą zamknąć po prostu. No tak. No dobra. Gdzie tu jest? A niech będzie. Tylko, że też potem to ja nie mam na to pomysłu. Nie wiem, z nim może by tak pogadać. Hej. Nie. On jest strasznie interesowny. To mi się nie podoba i tyle wam powiem. A zaraz. Próbuję się przyodziać w ten sposób i tak jak mówiłam. Najpierw pogadamy z tamtym, a później ewentualnie... Nie wiem, gdzie bym mogła pójść, ale dobra. Trzeba kombinować, jak się tylko da. Nie masz nic do powiedzenia? O. Dobra.
fajnie wiedzieć, że można z nimi gadać tak w ogóle, tylko że oni też nie wydaje mi się, żeby rozmowy z nimi coś tam wnosiły, no ale może nagle kiedyś tam się zdziwią. Dobra, mogę? Mogę. No i wątpię, że to mi w czymś pomoże, ale ja już czasami mam takie przeświadczenie, że ja do niczego nowego tutaj nie dojdę. Czyli nic mi to nie dało. Bezsens. Jeden wielki bezsens. A może u niego coś jest? Nie, w sumie nie widziałam niczego tutaj takiego. Czyli mam jeszcze jeden pomysł w kwestii tego, co można zrobić. Też właśnie, już znowu się zaczyna, że błądzę i kompletnie nie mam pomysłu na siebie, ani na to, co by tu można było jeszcze zrobić, sknocić. Takie tam. Przejdźmy za nim. Nie wiem, może tu coś będzie. Potrzebujemy czegoś, co by można było, co by wysadziło, tak? Coś tam. No to... No nie wiem. W katakumbach może mam czegoś szukać? Pojęcia nie mam. A jeśli tak, to na którym poziomie? Nie, raczej nie tu. Czyli jeszcze niżej spróbujemy? Na mapie to jakoś... Nie wiem, ja już nic nie wiem. No może tutaj, chociaż to nie ma najmniejszego sensu. Już nie pamiętam, czy do tego miałam klucz, czy nie. Ach. To może z nim pogadam. Albo nie wiem, cokolwiek. O, jak miło. Tylko że to mi nic nie dało. Nie wiem, nie wydaje mi się, by tu coś było, ale... Nie, to jest to windę tylko. Chociaż wiecie co? O, jeszcze niżej? Chociaż tak mi się wydaje... że jakieś ładunki wybuchowe mogły być tam u tego medyka? Ale to nie tu, czyli to by znaczyło, że jeszcze wyżej musimy pojechać. To by było w miarę logiczne, tylko... Bo właśnie tam przecież też była winda. A przecież właśnie... Dzięki windzie można by się chyba szybko dostać tam, gdzie bym chciała, czyli... Czyli co? Trzeba wracać do kanału.
jakoś przez kanały chyba, tak? No nie wiem, zawsze można spróbować. Zaraz zobaczymy. Tutaj. Oj. Jestem gdzieś nie wiadomo gdzie tak naprawdę. Zaraz. To jest więzienie. A kanały były gdzieś tu, prawda? Tu? Nie no, cholera jasna. Nie, ała. Ale po głowie dostałam, głupio. Dobra, gdzieś tam się w końcu znajdą. Nie wiem, aż tu czyżby? Dobra, trochę się pobłądzi. O nie. Nie udało mi się, nie udało mi się. Nic mi się nie udaje ostatnimi czasy. Nie tu, nie tu. Szybko skaczmy. Dobra, to już tu, więc... A światełko może? Mamy gdzieś jedno? Mamy, coś tam widzą nawet, cudownie. Tutaj, tutaj i lecimy. O, rany. Robi się naprawdę ciężko. To było tu gdzieś? Gdzie on mógł siedzieć? Nie. Tu jest wyjście znowu te takie, no. Kręcę się w kółko bez sensu. Kręcą się, kręcą. Chociaż... Może to nabiera chociaż odrobinkę sensu, tak? No właśnie, z nim bym chciała pogadać. Chyba, że mogę sama na przykład obszukać tę miejscówkę. Pusto. Tam chyba nie mam co iść. Dobra. I tak za dużo to się nie dowiedziałam, ale dobra, przynajmniej to sobie uzupełnię. No i co? Co my tu możemy zrobić, albo czego nie możemy zrobić? Dobra, na pewno mogę zapisać. Na tym nie stracę przynajmniej. No ale dobra, jak on nam nie chce pomóc... A to... Nie wiem... Może zapytamy o pomoc kowala i zapłacimy mu nawet za to?
Bo ja już w sumie... Nie wiem, pomysłów kompletnie nie mam na nic. A w sumie ten kowal chyba tam co nieco wie, nie? Dobra, wyszłam tu. Tu. No i dobrze. Tutaj. Właśnie to jest mój największy problem, niestety. Że to jakieś jest takie... Nie wiem, bez sensu. Wszystko jest bez sensu. Dobra, kowal. Ojejku. Wszystko po kolei. Najpierw to. Dobra. Ale... A przecież to był klucz do tej... do miejsca, w którym już... byłam. O! Cholera, do tego chciałam! Dobra, może nie... Tak, tak, oczywiście, że żartuję, ale klucz serio jest mi potrzebny. Może to? Dobra, będę uważać, ale najpierw muszę tam się dostać jakoś. Pięćdziesiąt kroków? Czy ja powinnam to... O! Dobra. Dobra, myślałam, że w sumie będzie to inaczej jakoś wyglądało, ale dobra. A, nie to chciałam. Ile by tu się przespać? A powiedzmy, że ze dwie godzinki razem to nam grę zapiszę, prawda? No właśnie. I... Do tej zbrojowni pewnie tak łatwo nie będzie mi się teraz... się tak łatwo pewnie nie dostaną, jak to mi się marzy. Ale mogę próbować zawsze, nie? Problem taki, że nie pamiętam obecnie nawet, gdzie ona jest. Czyli zaś troszeczkę się pogubię. Nie no. Wyszłam... w tym samym miejscu, w którym byłam. Czyli trochę nie tak, jak to powinno być. To było chyba na tym takim drugim, tak, tam za drzwiami. Dobra, schowam się na moment. I lecimy, hopsa. Nie, nie widziałeś mnie. Nie mogłeś mnie zauważyć, nie. Czy dam radę się szybko gdzieś schować? Do szafy? Tak, do szafy, do Narnii od razu. O, rany.
To było trochę głupie z mojej strony, ale co tam. Dobra, piękny zapis. No i teraz już z kluczem, fajnie. I... O, świetnie. A. Dobra, czyli... A, zawieszamy i się chowamy. O nie. Nie, on mnie widzi. Nie może tak być. Ja już byłam tak blisko mojego jakiegoś celu. Pokrętnego, ale jednak. Nie no, ja chcę w tym odcinku coś zrobić, bo ja się tylko gubiłam, plątałam, a już wreszcie już wiem mniej więcej chyba o co chodzi. No to chcę to załatwić jak trzeba. Myk, myk, myk. Ciekawe, czy jedno wystarczy. O nie. Oby tego nie ten... Nie naprawił. Zaraz, a tu... Nie ma żadnej dźwigni, żeby to... ruszyć ku górze, co? No nie, naprawdę... Oj, nie widzi mnie, nie widzi. Ani nie słyszy. Nie widzi, nie słyszy. Dobra, to chyba czas troszeczkę ubranko zmienić na takie, które umożliwi nam sobie chyba chodzenie spokojnie obok niego. A, dobra. Ty się, chłopie, mną nie interesuj. Mam nadzieję, że to ma być właśnie to, o czym myślę. W sensie, że zakliknę to tutaj. To coś mi przyjedzie. O. I co? No, nie wiem, czy to... O! Tak, to chyba miało być to. Super. Widzę różę, widzę różę. I gniazdo. Dobra, na szczęście mam też butelkę. I... No. Wow! Jestem z siebie dumna, ludziska. Tym bardziej, że zobaczcie, tu jest różyczka. No... I nie mogę jej wziąć. Super. Ej, gra ze mnie kpi chyba. W ogóle to gdzie ja jestem? Tu jakoś gdzieś. A jejku, jejku, jejku. Czyli... co ja tu chcę zrobić? Na pewno chcę zmienić trochę wdzianko na jakieś takie umożliwiające mi ruszanie się. Normalne. O! Grzybek. Czy to też grzybek? Tak. Dobra, czyli mogę wreszcie mieć nadzieję, że jakieś grzybki i fajne rzeczy inne znajdę, tak? A, więcej krzaczorów to oznacza... Więcej niebezpiecznych miejsc. O, proszę. To zaraz, to podpalimy i powinnam chyba odcinek zaraz
skończyć. No dobra. Widać, nieodpowiednia pora, ale chciałabym miejsce zapisu jakieś znaleźć. O, i do Faustusa powinnam wrócić. To i może właśnie Faustusem się zaraz zajmę. W sensie powrotem do niego. Nie wiem, czy tu coś jest. Tylko, no, raczej w kolejnym odcinku, nie? Bo teraz to nie ma sensu. Widzę miejsce za to, gdzie mogę zapisać. To z chęcią to zrobię właśnie. Okej, to na razie będzie już wszystko, więc trzymajcie się, cześć!